Dzień dobry Państwu, Anna Sojka. Naszym gościem jest dzisiaj pan profesor Krzysztof Składowski, dyrektor Gliwickiego Oddziału Centrum Onkologii Instytutu imienia Marii Skłodowskiej-Curie. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Ja bardzo się cieszę, że mamy taką okazję do spotkania, bo w waszym oddziale otwierane będzie dzisiaj jedyne w Polsce, i to podkreślam, w pełni wyposażone Centrum Radiochirurgii Nowotworów. Panie profesorze, jak to jest być szefem miejsca, które jest jedyne i najlepsze w Polsce? No to bardzo świetne uczucie, z tym, że dochodzi się do tego stopniowo, dlatego że sprzęt, który umożliwia nam stworzenie takiego centrum, gromadziliśmy na przestrzeni ostatnich kilku lat. I właśnie dzisiaj będziemy mieć zwieńczenie tego procesu, polegające na tym, że zostanie oddany, przekazany do użytku najnowszy aparat do chirurgii robotowej, tak zwany CyberKnife najnowszej generacji. Sprawia to, że Instytut może sobie pozwolić na stworzenie takiego centrum radiochirurgii nowotworów nie tylko jako jedyne w kraju, ale również stawia to naszą placówkę w pozycji wyjątkowej na świecie, dlatego że jest tylko 10 szpitali, które posiadają dwa takie aparaty, a pierwszy nasz aparat CyberKnife pracuje już od 2012 roku i leczył bardzo dużo ludzi, bardzo dużo pacjentów, co zresztą zdumiało naszych kolegów, którzy go serwisowali, albowiem to były najwyższe liczby na świecie. Zatem to oznacza, że zapotrzebowanie na tego typu leczenie, czyli radiochirurgię, jest ogromne. No a my mamy tą niesamowitą okazję, że przede wszystkim posiadamy dwa takie aparaty. Posiadamy również inne aparaty, które umożliwiają także radiochirurgię, też nieco innego typu. W sumie można powiedzieć, że 7 aparatów jest dedykowanych do radiochirurgii nowotworów, no ale oczywiście aparatura nie leczy. Leczą ludzie. Mamy doświadczony zespół lekarski, fizyków oraz techników, którzy są naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Panie profesorze, pytał pan kiedyś swoich pracowników odpowiedzialnych za finanse, choć pewnie pan też się nad nimi nieraz pochyla. Ile kosztowało wyposażenie tego centrum? No dużo, dużo. Na szczęście te miliony, dziesiątki milionów złotych, które właśnie wydaliśmy na tą aparaturę, pochodzą przede wszystkim z Ministerstwa Zdrowia oraz z funduszy europejskich, więc można powiedzieć, że nas to kosztowało z własnych środków bardzo niewiele. Adaptacje budowlane, pewne sprawy związane z przyjęciem nowych pracowników do pracy, no bo oczywiście to wymaga odpowiedniej infrastruktury ludzkiej i technicznej. Panie profesorze, czy mógłby pan rozszyfrować słowo radiochirurgia? Bo gdy mówimy o onkologii, no to chemioterapia, tak, radioterapia, tak, chirurgia onkologiczna, też pacjenci wiedzą, z czym się wiąże. O co chodzi w radiochirurgii? To jest właśnie bardzo dobra analogia do chirurgii, bo czym jest chirurgia, każdy praktycznie wie, albo może sobie wyobrazić operację, prawda? Tutaj mamy do czynienia z bezkrwawym zabiegiem, który może być jednorazowy lub kilkurazowy. Polega to na podaniu bardzo wysokiej dawki promieniowania i praktycznie natychmiastowej ablacji komórek nowotworowych, które po prostu umierają. Są niszczone poprzez promieniowanie, poprzez brak dopływu krwi i w związku z tym dochodzi do szybkiej martwicy takiego guza nowotworowego. Czyli można to właśnie porównywać do wycięcia, jego wycięcia chirurgicznego. Problem tylko polega na tym, że w miejscu, w którym ten nowotwór był, powstaje martwica, no i mamy do czynienia z pewnym urazem organizmu. To od razu warunkuje nam możliwości tej metody, ponieważ nie możemy nią leczyć nowotwory zaawansowane albo nowotwory, które mają przerzuty łącznie z guzem pierwotnym. Natomiast wszystkie zmiany pojedyncze, które nie przekraczają 3-4 cm w swoim największym wymiarze i mogą się znajdować obojętnie gdzie w organizmie, są dostępne do tej metody leczenia. I muszę powiedzieć, że odsetek chorych, których leczymy, wzrasta z roku na rok wyraźnie. Dlatego właśnie potrzebna była ta inicjatywa otwarcia Centrum Radiochirurgii Nowotworów.
Czyli jeśli ja dobrze rozumiem, to jest najlepsza metoda dla tych, u których nowotwór został wykryty we wczesnym stadium? Tak, z jednej strony tak, choć oczywiście tutaj ona konkuruje z tradycyjną chirurgią. Czasami wręcz nawet tradycyjna chirurgia jest lepsza, bo możemy od razu wtedy potwierdzić swoją diagnozę za pomocą badania tego, co się wytnie. Tutaj niczego nie wycinamy, tak naprawdę niszczymy w miejscu, prawda, w którym ten nowotwór powstał. Ale też jest bardzo cennym uzupełnieniem w zakresie leczenia przerzutów nowotworowych. Ponieważ choroba przerzutowa, czyli już dawniej według dawnych kryteriów nowotwór zaawansowany skrajnie, często wykluczał możliwości leczenia przedłużającego życie. Pozostawało nam leczenie paliatywne, łagodzenie dolegliwości. Dzisiaj za pomocą tej radiochirurgii możemy konsekwentnie niszczyć poszczególne ogniska nowotworowe. Zaznaczam, że nie mogą być zbyt duże, no i nie może być ich bardzo dużo, ale na przykład po kilkanaście zmian, które występują w mózgu, występują w węzłach chłonnych, z powodzeniem mogą być leczone tą metodą i my to robimy już od lat, a dzisiaj te możliwości techniczne, które posiadamy, są po prostu nieograniczone. Skoro możecie tak leczyć, no to najważniejsze w tej sytuacji będzie diagnozowanie. Do tego też macie znakomite, najnowocześniejsze na świecie narzędzia. Tak, i właśnie nawet chorzy, którzy nie mają pełnej diagnozy, ale mają silne podejrzenie choroby nowotworowej czy przerzutów nowotworowych, bądź opierają tą wiedzę na swojej przeszłości, prawda, chorobowej, tacy pacjenci mogą się zgłaszać do nas i my tą diagnostykę uzupełnimy. Nasi fachowcy, mówię o lekarzach i diagnostach i terapeutach, na pewno pochylą się nad każdym problemem. Ja tylko chcę zaznaczyć, że oczywiście to nie jest remedium na każdą chorobę nowotworową i niestety pacjent, który jest w ciężkim stanie, który nie jest w stanie realizować podstawowych swoich funkcji fizjologicznych samodzielnie, czyli spożywać pokarmu, udać się do łazienki, dokonać umycia się czy innych tych czynności podstawowych, no tutaj spodziewany okres jego dalszego życia jest dość krótki najczęściej, więc raczej ci nie są kandydatami do tej metody, natomiast ona może być z powodzeniem leczona w warunkach pozaszpitalnych, czyli bez hospitalizacji, dlatego że tych zabiegów jest kilka lub nawet wręcz jeden. W związku z tym wystarczy po prostu przyjechać i efekty uboczne w tych małych zmianach są naprawdę niezauważalne. Onkologom marzy się, aby o nowotworze mówiło się choroba przewlekła i tak coraz częściej jest, albo choroba, z której pacjent jest po prostu wyleczony. To Centrum Radiochirurgii Nowotworów będzie istotnym elementem takiego właśnie myślenia o onkologii. Oczywiście, tym bardziej, że całe myślenie właśnie w radioonkologii idzie w kierunku tej precyzyjnej radioterapii, precyzyjnej radiochirurgii, bo to jest przyszłość. Tą przyszłością będą się cieszyć, o ile tak w tej sytuacji w ogóle można mówić. Wszyscy pacjenci Centrum Onkologii Instytutu imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach od dzisiaj. Ja rozumiem, że pewnie większość tej aparatury już działa, już pacjentom służy. Od lat, tak. Od kilku lat sukcesywnie uzupełniamy. I dlatego zdecydowaliśmy właśnie. Dzisiaj będzie tabliczka. Centrum Radiochirurgii Nowotworów. Może od jutra. Może od jutra. Dzisiaj po prostu dokonamy formalnego jakby ogłoszenia tej metody. Bardzo się cieszę, bardzo serdecznie gratuluję, bardzo dziękuję panie profesorze, że dzisiaj w tak ważnym dniu znalazł pan czas na wizytę w Radiu Katowice. Serdecznie dziękuję pani i państwu. Profesor Krzysztof Skłodowski, dyrektor Gliwickiego Oddziału Centrum Onkologii Instytutu imienia Marii Skłodowskiej-Curie, był gościem porannego programu Radia Katowice. Bardzo dziękuję. Yeah.